Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i bez zmian jeżeli chodzi o poprzednie półtora miesiąca albo i nawet dłużej znów po raz kolejny zajmujemy się zaległościami komiksowymi, które narastają w niemal równym stępie, tak szybko ile zdążę nadrobić tyle samo się pojawia, tak więc no cóż na razie tak to chyba będzie wyglądało, natomiast dzisiaj... Zgodnie z tytułem dzisiejszego filmiku zajmujemy się po raz kolejny okresem The High Republic, a dokładniej, ujmując The High Republic Adventures zeszyt 8. E, I po poprzednim zeszycie, który bardzo, bardzo, bardzo zachwalałem i który bardzo mi się podobał, rozpoczynamy kolejny ark historyczny, kolejną kontynuację przygód, w której to na samym początku oczywiście cała grupa naszych dotychczasowych bohaterów tej serii komiksowej spotyka się znów z powrotem na Starlight Beacon, jednocześnie dostajemy debiut um, w ramach ekipy, powiedzmy z jednej strony Rama Jomarama, e, no, w sumie to się tak wymawia, czekajcie, no niech sprawdzę. Ram Ram, okej, okay, całkiem przyjemnie to brzmi dla ucha, teraz zdałem sobie sprawę, którego poznaliśmy oczywiście w książce Race to the Crash Point Tower, która, mam nadzieję, mi już wszystko, że wyjdzie po polsku, bo jest, jest całkiem niezłą pozycją. Oczywiście, recenzja znajduje się na moim kanale, jak i również Ishnar T. Jakratal, czyli wojowniczka Nikto. Którą mogliśmy, chyba nikt, to, jeżeli dobrze kojarzę rasę, e, którą poznaliśmy w poprzednim Zeszycie, która pe, po pewnych dopiero przygodach stała się pewnego rodzaju przyjaciółką Farzala, i tutaj, która tutaj jestem trochę zaskoczony, że w ogóle dołączyła. Myślałem, że ona zostanie z chatami, ale najwyraźniej dołączyła do nich. I oczywiście nasza ekipa jest jedną, nazwijmy to stroną konfliktu, czy też jedną. Stroną tejże historii. Natomiast z drugiej strony wracamy do wątku Kriksa Kamarata, który jest, um, oczywiście, jakby powiedzmy, e, byłym przyjacielem, byłym niemalże bratem naszej bohaterki Zen, e, która, która była jakby główną postacią pierwszego raku historycznego, który dołączył do Nihilów. No i teraz jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, podopiecznym pupilem Machionajo, którego również tutaj. Widzimy bezpośrednio, który po raz kolejny jest nam przedstawiany jako taki trochę bardziej szary Admiral Traun, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. No i sam oczywiście, klik ma cały czas nienawiść względem rycerzy Jedi, ale nawet nie tyle rycerzy Jedi, co force userów wszelkiego rodzaju i stara się znaleźć za wszelką cenę jakiś sposób, żeby udowodnić, że nadaje się do czegoś, że chce zniszczyć tych Jedi. Oraz force Userów, mamy tutaj nawiązanie do e, wydarzeń z pierwszego arku historycznego, jak i znów z książki Crash Point to the, e, Race to the Crash Point Tower, e, jeżeli chodzi o skarb, który jest poszukiwany przez Machionaro ale e, jakby tutaj otrzymuje nasz e, zły, główny przywódca jednej z band Nihilów zadanie ataku na Takodane, która jest broniona przez pojedynczą mistrzynię Jedi, Saul mayagan e, która, która stacjonuje w świątyni Jedi na Takodanie. I to jest niezwykle ciekawe. Bo oczywiście nie dość, że widzimy zamek, maskanaty. Na szczęście samej maskanaty nie widzimy. Natomiast jednak świątynia jest tam zaprezentowana, jak również sama mistrzyni. No i jednocześnie jest to, z jednej strony jest to oczywiście zeszyt, który wprowadza nas do całej fabuły tego arku historycznego. Dokładnie rzecz ujmując oczywiście chodzi tutaj o, o konflikt na takodanie, walka na takodanie. Z drugiej strony jest pewnego rodzaju wyjaśnieniem, czy też nadłapaniem zaległości, ponieważ w jednej ze scen mamy padałanów, którzy pytają się dwójki mistrzów Jedi na Starlight Beacon o różnego rodzaju pytania. No i oczywiście jest pytanie o mistrza Yoda, który, że tak powiem zaginął pod koniec pierwszego arku historycznego. Historycznego Adventures. Um, mamy kilka dowcipów słownych, które gdzieś tutaj się pojawiły, ale również mamy nawiązanie do Mastera Great Storma, który um, tutaj oczywiście lekkie spoilery mogą być, który zginął, czy też został starty na proch, dosłownie rzecz ujmując, pod koniec Rising. Storm i jest pytanie, jak to właściwie się dzieje, co jest, jak to możliwe, że Rycerze Jedi mogą być tak zmasakrowani. Bucket of Blood odpowiada, że najlepsi badacze, powiedzmy, zakonu Jedi się tym zajmują. Więc bardzo mnie zaskakuje to, że jest, znaczy pozytywnie zaskakuje to, że jest próba połączenia tych wątków, prezentacja. Więc teoretycznie, jeżeli czytamy samo Star Wars Adventures, no to jakoś idziemy do całego głównego wątku. No i. Mamy przedstawienie oczywiście całej sytuacji, kiedy to nasi bohaterowie dowiadują się, że mają do czynienia z znowu z Christem, Kriksem, kameratem. Zen musi sobie poradzić z tym, jakby przechodzić do porządku dziennego z tym i zdaje sobie sprawę, że on po prostu kroczy swoją drogą, ona swoją. Mamy wątek tchórzliwych nihilów, którzy nam się będą rozwijać dalej. No i samego Kriksa, który jest strasznie rozgoryczony który zbiera swoją bandę, żeby znów zaatakować po pierwszej nieudanej próbie tak o dane. Więc nie mam za bardzo nic do powiedzenia. No to tak, na pewno podobają mi się zdecydowanie rysunki, które hmm, chyba są najlepsze ze wszystkiego, co dostaliśmy w ramach tej serii komiksowej są najbardziej powiedziałbym młodzieżowe, ale jednocześnie sensownie przedstawiają to, co się dzieje z naszymi bohaterami. Mamy powrót głównego wątku z pierwszego arku historycznego, który no nie będę okłamywał, nie jest absolutnie jakoś mój ulubiony, nie jest jakoś specjalnie dobre, ale zobaczymy oczywiście, w którą tę stronę pójdzie. No i tak naprawdę wprowadzenie do nowego arku historycznego, mam nadzieję, że to nie skończy się tak szybko, jak nasze przygody z chatami na Narszada. Z drugiej strony, jeżeli znów dostaniemy merytorycznie tak dobrą historię, jak to mieliśmy w przypadku poprzedniego zeszytu, poprzedniego arku historycznego, no to oczywiście wybaczę i będę jak najbardziej zadowolony. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli podoba Wam się to, moi drodzy, co robię na kanale, to możecie oczywiście postawić mi wirtualną kawę, link znaj znajdziecie w opisie. A ja już dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia już w kolejnych następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!